Podczas wernisażu wystawy Anny Flagi w Ustroniu w Galerii Muflon spotkałem Milana Fiale, który jest również artystą, malarzem i będzie miał wystawę w Siemianowicach Śląskich w Bibliotece Miejskiej już 5 października. Jakie malarstwo pan preferuje? Ja preferuję takie malarstwo, któremu dał na imię poetyczny surrealizmus, tak? Jak był Salvador Dali, nie? A ponieważ maluje taką metodą a la Leonardo da Vinci, to znamená lazury, jednotlivé průhledné vrstvy, myślę, że to tak jak je, no. Ostrava jest miastem, bym powiedział, studenckim. Duże zainteresowanie artystami jest. Jest tam dużo artystów, ale w tym momencie oni spolu tak moc nie komunikują, ponieważ myślę, że wszyscy są zazdrosni jeden na drugiego, nie? A kiedyś w tych 80-tych latach tak to tak było, że wszyscyśmy się schadzali na jednym miejscu, to jest piwiarnia uradów, nie? To każdy zna w Ostrowie. I tam wszyscy debatowali, kto co maluje, a dlaczego, a co ma inaczej robić. Wymiana doświadczeń. Ano, wymiana doświadczeń, wszystko do tego pilo się piwo, że a wszystko. A gdzieś to pár ich proste odešlo, zmarli, proste są pryč, a ja w tym momencie jestem sam. Tak. A młodych nie ma? No pewno są młodzi, no ale jakieś imiona, nebo coś takiego nie wiem. Jest tam szkoła, że? Jest tam wytwarna, no. Że? Którą vede mój kamarad Jirka Surówka, takže to tam jako jest, ale co robią, nebo tak nie wiedziałem, nie wiem teď. Jeśli chodzi o jakieś doświadczenia artystyczne między młodymi a starymi malarzami, zawsze była walka pokoleń. No, walka pokoleń była, to było za naszych czasów, to ja bardzo dobrze pamiętam, jak to było tenkrát. A dziś ani tak nie wiem, no tak ja trzeba na tę walkę tych generacji, to się mi nie stało, to nie wiem o tym, jako, jo? To nie wiem, ale wiem, że za naszych czasów, na przykład w tych 80-tych latach, to tak było, protože ti starší, tak oni malovali třeba krajinu, jo, malovali akt, malovali portrét a my jsme jim mluvili, že to je už staré, že je to jiného třeba malovat, ne? Že dziś už je fotografia a teď, že to je třeba o fantazii, že třeba fantaziu na to. To wiem, że było, no a dziś coś takiego jest, na pewno, musi być, ale to dobrze, bo to sprzyja twórczości. Tak, na pewno. I później odbiorca inaczej postrzega i reaguje na te dzieła, które są tworzone. Myślę, że 5 października w Siemianowicach Śląskich będzie okazja podziwiać pańskie obrazy, podyskutować na temat całej twórczości, pomysłowości twórczej, no i na pewno nie będzie to stracony czas. Tak, no bardzo się cieszę, no może przyjdzie młodsi, nie? Możemy tam prodyskutować równo tu generaczną wymianę, ponieważ tu te nasze regiony to jest všechno stejné, ne, to známe se, takže tylko ty mladí a staří, tak můžeme o tím podiskutovat. No oczywiście, ale zawsze každá diskusia jest budująca i można wyciągnąć dla siebie coś świeżego, nowego i wpaść na nowe pomysły. Tak, každá ta diskusia jest dobra, tak jak pan mówił, ponieważ to jest to, co žene to lidské pokolení dál, ta diskuze. Ale musí to být diskuzia k problému. Tak. Děkuji bardzo i do zobaczenia na vernisaži. Tak, děkuji, do zobaczenia.